I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to. Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj odcinek z zaprawiania pszenicy oraz jej siewu. Także nie przedłużając, zapraszam Was na nowy odcinek na naszym kanale. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head. Teraz skupimy się na aspektach technicznych. Mamy tutaj podajnik wykonany z rury bezszwowej. Ślimak jest ciągniony po całości. Długość samego podajnika to jest 6 metrów. Wiadomo, czym ten podajnik jest dłuższy, tym zboże w środku jest ładniej, lepiej wymieszane, ładniej zaprawione. Tutaj mamy takie okienko kontrolne, przez które możemy sprawdzić jakość zaprawionego zboża z taką zasuwą. Dany element, jak już tutaj jestem, możemy wymienić. O, tutaj mam właśnie. To jest taki elemencik, czyli po prostu rura. Nie będę nawet tego rozpakowywać, aby się ładnie zachowało. Także dany element sobie tutaj odbezpieczamy, wykręcamy, zakładamy ten i mamy po prostu zwykły podajnik ślimakowy. Tutaj mamy kosz zasypowy, który był wykonywany dla nas na zamówienie. Jest troszkę większy niż standardowy, aby pasował do wysypu tylnego przyczepy. Mamy oczywiście tutaj wyciągarkę sześciokołową, aby było lepiej przemieszczać się z zaprawiarką. Co tam jeszcze? Średnica. Tutaj rury jest to 100 mm. Tutaj mamy pojemnik na ciecz roboczą, jest on o pojemności 25 litrów. Na dole mamy mieszadełko. Taki zbiornik po zakończeniu pracy należy wypłukać wodą. I czemu to jest takie ważne? Wiadomo, zaprawa jest jaka jest. Są takie zarówno w formie sypkiej, jak i płynnej, więc w szczególności po tych sypkich, wiadomo, może się osiąść jakiś osad i tak dalej, więc należy po każdym użyciu taki zbiornik wypłukać, bo wiadomo, dbanie o sprzęt wydłuża jego żywotność. Wszystko mamy ustawione jednym ciągiem. Z przodu oczywiście przyczepa. Tutaj otwieramy zapadkę. Zboże nam się sypie do zsypu. Tutaj następnie jest przenośnikiem ślimakowym tutaj przemieszczane do środka. Jest podawana tutaj zaprawa i nasze zboże tutaj się miesza i na końcu wysypuje nam się, tu już możemy podstawiać przyczepę, worki, czy też nawet siewnik, jak dobrze by to ustawić, także będziemy na pewno kombinować. Na razie będziemy się skupiać na workach, także taki mam plan na dziś. Coś nie tak? Nie, wszystko ok, właśnie się lekko zakurzyły. Mamy lejek. To znaczy, że mamy wszystko. O, ile rozlejesz? Nie, dobra jest.
Albo nie. Nie no, jest okej. Idziemy po wodę. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. I oto mamy efekt naszej zaprawionej pszenicy. Piękna, różowiutka także. Także możemy jechać siać. Zamykamy. Zestaw gotowy. Zaraz będziemy zaprawiać kolejny worek. Więc jak widzicie, temat z zaprawiarką jest naprawdę bezobsługowy. Nic nas nie interesuje. Podstawiamy worek. 10 minut, jakieś może niecałe i worek mamy zaprawiony. No, a później to tylko wiecie. Zasypujemy. I gotowe. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fears. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. What you do to me? Can't you see what it means when you set me free?
dzisiejszą pracę zakończyłyśmy. Pszenica została zaprawiona pięknie na różowy kolor, taki różowo-czerwony nawet, więc mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Nasz tatuś w dalszym ciągu wysiewa pszenicę na działkach, na które została przeznaczona właśnie pszenica, więc było nam bardzo miło, że obejrzeliście ten materiał, mam nadzieję, do końca. Zasubskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, jakieś pytania, jeżeli macie, to oczywiście również są mile widziane w komentarzach. A poza tym social media oraz strona internetowa firmy Dozamech jest w komentarzu poniżej, więc tam Was również serdecznie zapraszam, a ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, również udanej pracy w najbliższym tygodniu, w najbliższych dniach i żegnam się z Wami serdecznie. Buziaczki, pa, pa.